Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w drugiej części wyczekiwanej, bardzo, bardzo, bardzo przez was wyczekiwanej części Gothica 2 na moim kanale. Po nagraniu pierwszej części, która została przez was nieprawdopodobnie wręcz ciepło przyjęta, czas nastał, byśmy wreszcie zagłębili się w drugą część tej wspaniałej gry, będącym jednym z najwspanialszych RPG-ów w zasadzie w historii gier pecetowych. Gothic jest grą dark fantasy, niewybaczającą użytkownikowi błędów. Potrafi ganić, karać, a także znęcać się wręcz nad graczem swoim poziomem trudności, jeżeli jest on nowy i nie wie, jak się zabrać za określone problemy. To jest też powód, dla którego gra została praktycznie pokochana przez miliony fanów na całym świecie, właśnie dlatego, że jest wymagająca, że jest brutalna i nie cacka się z graczem, tak jak robią to inne RPG, zwłaszcza współczesne, gdzie wystarczy klikać w jedną stronę, by zyskać wszystko, na co tylko macie ochotę. Nawet doszedłem do wniosku, że i przeczytałem gdzieś, że twórcy Dark Souls i Demon Souls pierwszego troszkę zapatrywali się właśnie na systemy Gothica, tworząc te gry. Jednak w 2002 roku przychodzi na świat druga część Gothica, która jest jeszcze lepsza od poprzedniej i jest chyba jedną z moich w zasadzie ulubionych RPG-ów. Co prawda nigdy jej nie ukończyłem, ale klimat, jakim przekazuje nam ta produkcja, wręcz powala na kolana. Czemu jej nigdy nie ukończyłem? Bo często coś mi stawało na przeszkodzie, praca, szkoła, później studia. Doszedłem gdzieś tam pod koniec, byłem już chyba na przedostatnim smoku, więc naprawdę można powiedzieć, że grę zaliczyłem w 95%, o tak. Zapewne widzicie tutaj podstawową wersję Gothica, bo już rozpoznaliście po tle. Czemu nie nagrywam tego od razu z Gothic 2 Noc Kruka? Bardzo prosty powód jest. Słuchajcie, mam dwie wersje Gothica. Pierwsza jest to właśnie to, co widzicie, czyli Gothic 2 z wersji CD Projektu, tam Ekstra Klasyka. To jeszcze taka stara, fajna, niebieska Ekstra Klasyka była. Drugą wersją, jaką posiadam, jest to wersja CD Action Gothic 2 plus dodatek Noc Kruka, którą za jasną cholerę nie mogę zmusić do współpracy na swoim nowym komputerze. I tak jak teraz widzicie na przykład tło, to ja tam też mam tych kapłanów niebieskich w tle, czy magów wody, bo to chyba magowie wody są, ale na przykład nie mam zupełnie już menu. Nie ma napisów, nie ma niczego, gra się nie odpala, wywala, znaczy nagle się zamyka, są no po prostu cuda na kiju z uruchomieniem tego z dodatkiem, dlatego postanowiłem, że będę nagrywał bez dodatku, ze względu na to, że ta wersja działa mi aktualnie bardzo dobrze, nie mam z nią na razie żadnych problemów, tam robiłem krótki test, jest to wersja tam 1.30, jak widzicie. Udało mi się ustawić też w plikach konfiguracyjnych rozdzielczość Full HD, więc będzie to na pewno jakaś taka ładniejsza graficznie wersja. Nie instalowałem żadnych modyfikacji. Wiem, że istnieją modyfikacje podmieniające tekstury, jednak ja się w to nie bawiłem, wolę nie ryzykować, że w połowie projektu będę miał jakiś błąd, bo gra nie może doczytać jakieś tekstury i nie będzie wywalać. Więc bez zbędnego biadolenia zapraszam was na kontynuację przygody Bezimiennego, który po wygnaniu śniącego jakoś wieść o nim zaginęła. I tradycyjnie też wszystkie filmy zostaną dodane przeze mnie bezpośrednio z innego źródła, ponieważ Fraps nie łapie filmów. Nie da się tego nagrać, nie da się tym programem nagrać filmów i dlatego zostaną one wrzucone przeze mnie z innego źródła. To przejdziemy teraz do gry. Zaczynamy. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Thank you.
Złapał śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się, jakbym przez 3 tygodnie leżał przygnieciony ciężkimi głazami. Bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Ale dość tej rozmowy. Wkrótce odzyskasz siły. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Tak, więc skoro ty przeleżałeś tam 3 tygodnie, to ja nie chcę wiedzieć, w jakim stanie jest ta zbroja, biorąc pod uwagę wydalanie. Ło mój Boże! No dobra, zatem wynośmy się stąd czym prędzej. Co możemy zrobić? Potrzebuję broni. Co możemy zrobić? Boże, panika, panika! Lewo, prawo, prawo, lewo! Drzewo, biegnij przez okno! Hop! Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. O, to stary przejebane, z paladynami to ja mam na pieńku. Pamiętam, że wiszę jednemu kasę jeszcze. Raz założyliśmy się, że taki jeden będzie dupczył, to znaczy... Czym dokładnie jest Oko Inosa? Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Czyli się odlał. Odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. No dobra, a dlaczego paladyni mieliby mi dać to oko Inosa? Tak, nic to nie zobacz. Hej, paj, słuchajcie, smoki są tuż za płotem, moglibyś mi dać to świdzidełko, wtedy uda mi się pokonać. I oni tak na mnie patrzą i takie... Jesteście tego pewni? Jestem wybrańcem! Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. To zajebiście, to mi to wytłumacz. Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. A co, w przeciwnym razie się zsunie mi z szyi, jak uznam, że jestem nie dość przystojny? Jak się dostać do miasta, potrzebuję broni. Wyruszam w drogę jak najszybciej. Potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się. Miecz zniszczenia i pożeracza duszy plus 5. Za przydatne należy do ciebie.
Oczywiście wiem, że nie masz kompletnie nic przydatnego w tej cholernej wieży, to pamiętam, że jakoś się tą kratę chyba podnosiło. Gdzieś tu był jakiś przełącznik. Jak się dostać do miasta? Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże. Z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. No spoko, ostatnio to Legion Orków nie stanowi dla mnie problemu, teraz to jeden wilk mnie wpierdzieli na kolację. Wyruszam w drogę najszybciej, jak się tylko da w takim razie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Będę ganiał w podskokach, podśpiewując. Wyszedłem z wieży Xardasa, wyszedłem z wieży Xardasa, wyszedłem z wieży Xardasa. Okej. Okay. Pierwsze pytanie brzmi. Gdzie był ten diabelski... pulpit. Czytaj. Ucz się. O miksturach leczniczych składnikach. Esencja lecznicza, bla 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 bla. Bum 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 bum. Nie interesuje mnie to. Alchemią się nie będziemy zajmować. Bo widzę tu kościotrupa. Mogę mu przywalić? Pewnie mogę, ale nie będzie to zbyt mądre. A chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że kompletnie nie pamiętam tej cholernej gry. I dlatego też będzie ona przejściem na czymś na kształt na ślepo, ponieważ, jak już mówiłem, nie pamiętam za diabła, co się tu robiło. Nie pamiętam nawet, jak dojść do pierwszego miasta. Więc będzie ona absolutnie na ślepo i możecie mi pisać podpowiedzi, jeżeli uznacie, że czymś lamię. Ona chyba... No tu jest ten przycisk? Ha. No gdzieś tu na pewno był ten przycisk. Momento. Mamy... O! Mamy pierwszą broń. Pałka, cudownie, jak zwykle. Nieograniczony ekwipunek jest wielkim plusem tej gry. W sumie ja go lubię. Tu mamy łóżko. O, jeden przycisk. Możesz tu wskoczyć. Gdzieś tu był ten cholerny przycisk, no. Chyba to było... Tu? Coś przy kominku chyba było, tak? O. O. Bro, wiem, że mnie trolujesz. Gdzieś tu jest ten przycisk. Ha! No nie. Czym? Niczym. Tak. Pierwszy odcinek będzie składał się na tym, że Ragnarok będzie szukał przełącznika. Xardas, mógłbyś wyjaśnić, proszę, gdzie się otwierały te twoje piękne drzwi? Bo wiem, że jest tam parę przedmiotów, które się były przydatne na samym początku. Okej, okay, dobra, na razie sobie sprawdzimy wszystko, co jest dookoła. Jestem... Dam sobie głowę uciąć, że coś przy tym kominku było. Kurde... O, właśnie! Wiedziałem. No. Ragnarok jeszcze pamięta. Co i jak. Nie ma chuja we wsi, jak zacznie grać. Kuferek, miksturka. I mamy od razu złoto. Pięknie, wiesz, tutaj jest... Złoto jako waluta. Leczenie lekkich ran. Kula ognia. Wspaniale. Dwójka też cechuje się znacznie bardziej usprawnioną mechaniką rozgrywki niż jedynka. Nie jest już taka toporna. Wiele rzeczy poprawiono. Za co chwała twórcom, bo jedynka potrafiła czasem doprowadzić do szewskiej pasji, zwłaszcza sterowaniem. W jedynka znaczy, a dwójka już nie. Dwójka jest znacznie bardziej poprawiona. Zobaczmy wszystkie tutaj miksturki. Jak zwykle optymistyczne motywy u Xardasa, jak zawsze na obrazach dominuje przeważnie motyw krwi i spadających z nieba ciał. Tak, pogoda na dziś zapowiada także tornado jelit. Okej. Dobra, pozbieramy te wszystkie rzeczy. Bierzemy złoto, światło, wytrych i sztylet, który mi raczej nie będzie do niczego potrzebny, ale opchniemy go. Regał z książkami. Mógłbyś go przeczytać, cokolwiek? O, doświadczenie, pięknie. Sztuki walki. Najlepszą obroną jest atak. Świetnie, wytłumacz to pędzącemu na ciebie trollowi. Bum, 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 bum. Druga książka.
Więcej doświadczenia proszę. Tak jest. Są chyba samouczki. Wyspa. Mamy też wiadomości o wyspie. A, to właśnie. Akcja drugiej części Gothica toczy się dalej na wyspie Corinis. Corinis nie jest częścią samego kontynentu Myrtany i Królestwa Ludzi. Jest wyspą oddaloną mniej więcej na wschód od brzegu. W pierwszej części zwiedzaliśmy dolniczą dolinę, która jest tylko, jakby powiedzieć, 1/4 tej wyspy stanowi. Teraz mamy natomiast znacznie większy obszar do dyspozycji niż to było poprzednio. Więc w takim razie od razu sobie już przygotujcie się na dużą liczbę save'ów. Jeszcze chciałem zobaczyć mój ekwipunek. Dobra, mamy pałkę. Cudownie. Z pałką czuję się jak pałkarz. Bejsbolista. A głowa goblina to piłka. Ja tylko słyszę jedno. Ragnarok. Weź zamach. I biorę ten zamach. Okej. Dobra, zrobimy tu kamera lata. Bez takiego latania proszę. I zobaczmy, co jeszcze jest w tym kuferku. Opitolimy wszystko, co ma Xardas przy okazji. Pochodnie, dobrze. Więcej złota. Znaczy lekkich, więcej kuli ognia. No i zasypują nas magią na samym początku. Ja z magii nigdy nie lubiłem korzystać, więc tak pochodnie, poproszę, woda. Gdzie co, ale zrobię jedną rzecz. Bo wy pewnie za diabła nic nie będziecie widzieć. Ustawienia grafiki, modele nie to, ustawienia grafiki, również nie to, obrazu, właśnie. O mój Boże. Lol. O, chyba wróciłem do punktu wyjścia, momentu. Wow, popsułem. Gama. O, właśnie, dobra. I jest. Jezus Maria, popsułem. Dobra, zobaczmy, jak wygląda na tych ustawieniach. A, no, powiedzmy, że dużo więcej się widać. Jeżeli nie będzie mi się to podobać, to jeszcze pozmieniam. Mamy kolejne pochodnie. Przynajmniej nie muszę używać pochodni do podnoszenia rzeczy z półek. I jeszcze jedna woda. Cudownie. Więcej pochodni. Mandżurka. Nie wiem, po co mi ona. Sprzedamy komuś. Jak zwykle. Gothic ma to do siebie, że można sprzedać nawet owce z farmerem. Temu samemu farmerowi. I jeszcze zobaczmy, tu jest złoto. Pięknie. Im więcej złota, tym lepiej. Kochamy świecące złotko. My precious. Bierzemy tu. Oho, jeszcze złoto tam. Czy coś za tymi skrzyniami było? Chyba nie. Dobra, praktycznie chyba zabrałem wszystko, co było dostępne w tej wieży, więc od razu na start i na dzień dobry. Save'ol. Nie save'owanie w Gothicu to złam w najczystszej postaci. Nawet sam Bale, Beliar by się nie ośmielił nie zapisać gry. I po pierwsze będziemy też zwiedzać i wykonywać większość questów, jakie trafimy. Znajdziemy też na swojej drodze, bo fabuła w Gothicu 2 jest jednym z mocniejszych punktów tej gry. A także chciałbym tu nie spaść. Okej, pójdziemy sobie tą drogą, bo widzę, że tędy przejścia nie ma. I widzę owce. Aha, owco, cześć! Pięknie. Zabity przez owce nie będę. Jak widzimy, tam też wilka. Wilk, moi drodzy, to śmiertelnie niebezpieczny przeciwnik na pierwszym poziomie. Dlatego przygotujcie się na pierwszy fail Ragnara. Sztylety mam znowu. Trzeba byłoby jeszcze zwiedzić tam mini... Co jest? Coś tu mi się pałęta chyba. A, goblinek. Cześć. Wow. Okej, zabij go. Zabij go. Pięknie. Znacznie płynniejsza jest walka. Pamiętam też, że miałem sposób na walkę w tej części Gothica. Było to atakowanie i parowanie natychmiast. Pamiętam, że byłem w stanie dużo rzeczy pokonać dzięki temu. Zobaczymy, czy nadal to będzie działać. Wiem, że jeszcze jest tutaj ukryte... Są ukryte pewne zwłoki i znajdziemy łuk.
właśnie mikstura, strzały, kolejna strzała, krótki łuk, doskonale, strzała, więcej strzał, zwój, miksturka, strzała, dużo strzał, jakieś zwoje. Nie wiem, nigdy nie grałem łucznikiem w Gothicu. I nie jest to dobry moment, żeby się sobie przekonać o tym, czy nadaje się na łucznika. Okej, proszę, dwójkę. Pójdziemy zabić teraz tego wilka. Za pomocą łuku nie powinno być już takie trudne. Jednak mimo wszystko, wiecie co ja zrobię. Zrobię save'a. Pęknie gra, dziękuję. Okej, gdzie jest ten wilk? O, młody wilk. Dobra, stań w jednym miejscu. Teraz. O, co daleko jesteś? Lol. Lol. O, właśnie. O, kurde, mocno dostał jakoś. No to co? Znowu na pałkę. I idziemy jeszcze sobie zbadać wszystko, co było w okolicy tego miejsca. A jest tam parę fajnych rzeczy, które można by sobie splądrować. Na pewno... Czy mogę tutaj nawet coś znaleźć? Za tym wodospadem na przykład? Ale wreszcie mi... Gothic obfituje w ukryte rzeczy. Dobra, tu chyba nic nie ma jednak. Ale wejdziemy sobie do tej jaskini i tam pozabieramy parę fajnych rzeczy. A bo wiecie co, możemy z tego łuku nawet pokorzystać. Dzień. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ciemny grzyb. Nie ma czego plądrować. No wiesz, to tylko ty nie umiesz znaleźć nic w ciele goblina. Okej, okay, strzały powinienem sobie zostawić chyba na później. What the fuck? Co to było? Lol. Może będę miał zaraz schizy, że coś mnie goni. Dwa gobliny. O Boże, trzy gobliny. Dobra. Okej, zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Zabij go. Boże, wiedziałem, że jest pomysł. Pierwszy zgon, ludziska, w pierwszym odcinku. Ragnarok, zaoszczędź te strzały na coś innego. Może jednak walka na odległość nie będzie złym pomysłem. Wilkiem zajmiemy się w takim razie później. I czemu mi się rozdzielczość zmieniła? Zmieniła chyba. No. Rozdzielczość mi zmieniła. Zobaczmy. Obraz. 800 na 600. Czemu to jest 800 na 600? Zaraz wrócę. Wow, okazało się, że każde wczytanie gry będzie mi restartowało ustawienia graficzne, moi drodzy. Więc na razie pociągniemy to do końca. A później jak mi się uda wgrać może jakieś patche. To ładnie coś w tym stylu. Co, z jednym goblinem sobie poradzimy pałką. Wgrać jakieś patche. Byłoby bardzo mile to widziane. Ajdź, chciałem zablokować. Ewentualnie moglibyście... Nie, w zasadzie nie musicie napisać, bo i tak odczytam to, gdy będę miał już nagrany praktycznie cały projekt. Planuję sobie zrobić... Nagrywam to wcześniej, niż będę przesyłał. I planuję sobie też nagrać dużo odcinków w zapasie na później. Okej, jeden goblin dead. Dobra. Do tyłu! Oj, tak kochamy to, kurwa! Boże drogie, śmiercionośne gobliny z pałką mnie gonią. A, bo łuk bierzemy. Nie będą gonić wiecznie. A! Już wymiękają. Co nie? Gin! 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 Powiedziałem gin! Świetnie. To się nazywa nic koksu. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Drugi goblin też nic nie ma? No dobra, idziemy dalej w takim razie. Zeżarło mi większość życia. Wywaliłem cenne strzały na gobliny. I za chwilę powinny być jeszcze jakieś potężniejsze przeciwnicy, na których mam nadzieję znajdę więcej strzał. Przydałoby się przynajmniej na początek. Ale wykosiliśmy tą oto grupkę. I mamy dodatkowo goblin. Co to jest? Ryba ma. Mamy kuferek, doskonale. I tak, sztylet, esencja manny, jabłko. Nic ciekawego. Strzały by się przydały, amunicja, cokolwiek. Tu jest drugi kuferek. Bierzemy.
Nie, tylko troszkę złota. Złoto warto chomikować na późniejsze czasy, gdy będziemy musieli zapłacić za naukę u trenerów, zupełnie na tej samej zasadzie działającą, co w pierwszej części. Tak, to może zeżremy sobie jabłuszką i troszkę grzybów do odnowienia zapasów energii. Pięknie. Nie ma tak wpierdzieć muchomora na jakiś ból głowy. I okej, spróbujemy zwiedzić dalej tą jaskinię. Jednak sądzę, że bez tego łuku będzie to raczej szybka podróż w jedną stronę. O, ja nic nie mam. Na szczęście jeszcze nic nie ma. I tutaj coś jest? Nie, cieniostwór! To by było znowu, to byłby ząg. Okej, nic nie widzę jeszcze. Wiedziałem, że już coś widzę. Chodź tu. Nie drżyj się, tylko chodź tu. O, pięknie o to chodziło. Jednego spulowałem. Powiedzcie, że spulowałem jednego. Okej, no. Ha! Nawet mi idzie. Młoda, polna bestia. Pięknie! Jeden dead. Doskonale, od razu save all. Polne bestie występują zazwyczaj na polach, ale jak widzicie, zdarzają się też okazy mieszkające w jaskiniach. Jest mi więcej? Chyba nie. Auć. Uuu, jaki krytyk ładnie nam wyszedł. Pięknie. Dostał za pół hapsa prawie. O, ale coś bronił. Powiedz, że coś bronił. Mamy miksturkę, więcej miksturek i mamy zwój. Prawdopodobnie jakiejś magii ofensywnej. Przyda się jak najbardziej. Ciemny grzyb. Mięso kopacza. Coś jeszcze może w okolicy? Nie, wypadałoby się uleczyć. I co mi to da? Mięso kopacza, punkty trafień plus 15. Od razu skonsumujemy. Jak wiecie, punkty doświadczenia są złotem w tej grze. I jak najbardziej będziemy zabijać wszystko, co wejdzie nam w drogę, łącznie z jakimiś owcami, innymi rzeczami, takimi pierdołami, bo jak najbardziej, jak najszybciej będę chciał też levelować. Muszę sobie też poczytać, czy są jakieś fajne buildy na postacie. Na moim znaczy w ogóle, no, ja zawsze grałem wojownikiem w gotikach i raczej grać wojownikiem będę dalej. Tu coś jest? Nie. Ale pamiętam, że na dole siedzi chyba Lares. Zejdziemy sobie do niego i pozbieramy przy okazji wszystkie rzeczy, plus sprzątniemy każdego potwora, jaki będzie na dole. Czyszczeniu tego obszaru będzie poświęcony w zasadzie ten pierwszy odcinek. Ja pamiętam, że tutaj było właśnie takie miejsce, gdzie można było sobie ponabijać troszkę poziomów. I przy okazji pięknie, o to chodziło. Mnóstwo znajdziek dla tych wytrwałych, co szukają. Miksturki, więcej miksturek, doskonale, kolejne zwoje. Wolałbym nie używać zwoi na magię, no, takich jak kule ognia, ponieważ wolałbym je zawsze sprzedać. Z zyskiem, wiecie co? Chyba te nawet lekkie rozszerzenie ekranu nie będzie nam przeszkadzać, mam nadzieję przynajmniej. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie na filmie wyglądało. O, ja jestem. Okej, bardzo chciałbym zwiedzić dokładnie ten cały obszar i przede wszystkim pogadać z tobą, przyjacielu. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Wzajemnie. Lester, skąd ci wziąłeś? I mamy mistrza Lester? Drugiego planu tam. Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. A co się stało? Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie. Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. No i prawidłowo.
Przed smokami zazwyczaj się spierdziela. Jak długo się tutaj ukrywasz? Chyba, że nazywasz się Dratewka. Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężna, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Okej. W takim razie my sobie teraz zapiszemy grę. Wyczyścimy cały tutaj ten małą kotlinkę z różnego rodzaju pomiotów. Takie jak wilki i inne rzeczy. Mam łuki? Znaczy mam strzały? Nie mam strzału już. Dobra, tam widzę swój pierwszy cel. I zajmiemy się nimi systematycznie, bo spulowanie większej ilości skończy się przed... O Jezu! O, pięknie. Bo spulowanie większej ilości zakończyłoby się na pewno zgonem. Ale zauważyłem też, że nasz protagonista jest zazwyczaj trochę silniejszy od tego, co było na samym początku w Gothic 1, ponieważ wilk był już dla nas nie lada wyzwaniem. Tutaj natomiast... Wiedziałem, że coś w tym wejdę. Dziękuję. Dobra. Nasz protagonista jest znacznie silniejszy od tego, co było na początku. Jeszcze jednego wilka widzę i dobrze, że nie spulowałem wszystkich naraz. Chodź to! Burek! Waruj! Waruj, Burek! Waruj! Chodź! Chodź! Pysko! Bo w pysk! Bo w pysk tam! Powiedziałem, nie gryź! Jak uczułem. Nie gryź ręki, która cię karmi, albo nie karm ręki, która cię gryzie. Jakoś tak było. O... Co to jest? A, roślina lecznicza. Już chciałem to zabić. Okej, więcej roślin leczniczych. Cudownie. Widzę, że kurde, nawet nie będzie tak źle. Korzeń dostaliśmy także. I chciałbym zobaczyć, czy jest tu coś w okolicy, co mógłbym sobie zebrać. Chyba nie. Dobra, zaraz się pogubię, z której strony przyszedłem. I o czym to ja mówiłem? O tym, że nasz protagonista jest teraz troszkę, jak klasycznie, jest bezimienny. Ale jest też troszkę silniejszy od tego, co było w podstawce. W końcu ta amnezja nie wykosiła u nas całkowicie umiejętności posługiwania się jakąkolwiek bronią. Ale jedynie nadwątliła nasze siły. Jest to w sumie bardzo fajnie wyjaśnione. No. Ha! Jesteś trupem już. Jeszcze o tym nie wiesz. Pięknie. I kolejny poziom. Doskonale. Troszkę więcej punktów doświadczenia, jak zawsze się przyda. Później będziemy mogli sobie awansować. Pozbieramy jeszcze wszystkie rzeczy, które są mniej więcej gdzieś tu porozrzucane. Szukam napisów na ziemi, bo jest to taka gęstwina, że niewiele widać. Świetnie zrobione są poza tym same lasy w jedynce. I powiem wam, że grafika... w dwójce, że grafika w jedynce... Jezus Maria, w dwójce, nie jedynce, ciulu jeden. Powiem wam, że grafika w dwójce może się podobać nawet dzisiaj. Autentycznie. I mi się ta grafika podoba, jest dla mnie bardzo ładna. Dobra. Najbardziej lubię tego spiąchy dać wilkowi w nohal. Tylko tutaj można takie... co zrobić w wypadku ataku wilka? Pięścią w nos. Na pewno się dziwi. Jestem tego pewien. 8. Dobra, zrobimy save all. Tutaj pozbierałem wszystko? Niczego tu nie tak znajdę. Jest. I mamy tu jeszcze potwory, których nienawidziłem w podstawce, czyli w jedynce, czyli małe, razem z tą to małe krwiopijce i nie są już one takie przegięte, jak były dawniej. Wiem, że jest z tej kotlinki chyba jeszcze jakieś drugie wyjście.
które... Wow. Może te szmery zawsze mnie doprowadzały do szału. Niczego tu nie znajdę. Szkoda, że zapomniałem, jak się wszystko oskurowuje, zwierzęta i tak dalej. Wiem, że było chyba drugie wyjście z tej dolinki i jest ono chyba tutaj. Pokrzywa zielelecznicza. Jeszcze sobie sprawdzimy tą jaskinię. Tylko, że na jej końcu były ogary i orkowie. Więc można było łatwo tutaj wpaść w łapkę z niej już niestety nie wyjść. Dobra, mamy tutaj szczury. What the fuck? Gincie wreszcie! Dobra. O, bosko. Udało się je zabić przynajmniej. O, świetnie. Na razie to, kurde, lecę trochę na farcie. Skórzany mieszek, doskonale. Mamy ziele lecznicze, ciemny grzyb. Chętnie bym się też uleczył. Może tymi nawet grzybami właśnie. Więc tak, tym się uleczę. Mamy skórzany mieszek. Worek jest pełen monet. Doskonale. Dodam sobie monety do naszej puli. Menzurkę, którą sprzedamy sobie gdzieś tam dalej. I mógłbym sobie jeszcze punkty premii. Ten korzeń. Premia punktów trafień 30. Mógłbym zjeść od razu. Doskonale. Zrobimy save'a, zanim pójdziemy dalej. 10 save'ów w ciągu jednego odcinka. Klasyczna gra w Gothica. Pozbieramy z nich mięso. Niczego tu nie znajdę. Będę musiał sobie później patelnię kupić, żeby móc sobie podgrzać to mięso, ewentualnie przyprawić. Doskonale, idziemy dalej. Mam nadzieję, że znajdę jakiś miecz, coś w tym rodzaju. Okej, widzę kolejnego szczura. Chodź tu. No, chodź. Oj, kiepsko się ustawiliśmy, przyjacielu. Doskonale. Koniec, jeden szczur. Chyba tylko jeden, na szczęście. Dobra, bierzemy z niego wszystkie rzeczy. I coś tu powinno być. Zardzewiały krótki miecz. Właśnie ciebie szukałem. Doskonale. Więcej zioł. Zioła są jak najbardziej wskazane na samym początku. Dają naprawdę dużo. Zawsze się jest czym leczyć przynajmniej. Tutaj jakiś sarkofag, coś, cokolwiek. Nie. A ten miecz powinien mieć znacznie lepsze statystyki od naszej pałki. 10, 15 właśnie. A też wymaga 10 siły. Dobra, wrócimy sobie teraz na górę chyba. Oczywiście, klasycznie, jak w to pozostałych gotikach bywa, nie mamy przy sobie żadnej mapy i chodzimy na czuja. Czy ta ryba da mi coś dużo? Punkty trafień 5 punktów, punkty trafień 8. Dobra, wypijemy jedno raz wodę. O, ja nie ma co picia wody, jest strasznie długa. What the fuck? Czy ja dobrze widziałem? Dobra, ludziska, kończymy odcinek, bo szczury nisko latają i będzie padać. No hej!